Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar. Zosia, hej! Cześć, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy dla Was recenzję gry Domek. Domek jest to gra dla całej rodziny, którą dostaliśmy do zrecenzowania od sklepu aleplaszówki.pl. Gra, za co bardzo dziękujemy, prawda? Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Gra została wydana w Polsce przez wydawnictwo Rebel, znaczy wydana w Polsce, wydana przez wydawnictwo Rebel, to jest ich autorska gra. O tej grze pierwszy raz usłyszałem na Rzuć Kostką, to jest taki konwent, na który pamiętam, że kiedyś pojechałem do Warszawy na cały dzień, rano, no to właśnie tam wtedy byłem i wtedy Paweł Kurnatowski, pozdrawiam Cię Pawle, z wydawnictwa Rebel, właśnie mi o tej grze parę rzeczy tam opowiedział, wyglądała bardzo ciekawie, no i w końcu udało nam się dorwać egzemplarz, udało nam się w to zagrać. Jak widzicie, Zosia jest ze mną, bo stwierdziłem, że Zosia już jest na tyle duża, że po prostu nie ma co się bawić w niezależnego eksperta i ją wprowadzać w ciągu filmiku, tylko po prostu już powinna być ze mną od początku przez cały czas na ekranie, prawda? Słuchajcie, zasady gry są banalnie proste, dlatego nie ma sensu tego materiału dzielić na dwa filmiki. Przejdźmy teraz do omówienia zasad. No więc tak, na początku gry każdy z graczy, teraz załóżmy przygotowujemy wariant dwuosobowy, każdy z graczy dostaje swoją planszę domu. Na planszy domu widzimy oczywiście ilustrację przedstawiającą ów dom. No i oczywiście widzimy puste pola na karty pomieszczeń, które będziemy tu wykładać. Tutaj mamy również miejsce na kartę dachu, ja to Wam wszystko zaraz dokładnie powiem, o co z tym chodzi. Oprócz planszy domu każdy z graczy dostaje taką przypominajkę, która mu mówi, ile punktów dodatkowych może dostać na koniec gry i za co. To jest po to, żeby nam o tym przypominać, ale tu uwierzcie mi, po tak naprawdę pierwszej rozgrywce to już nie będzie potrzebne. Z dwóch stron wygląda to identycznie. Tutaj rozkładamy planszę, na której mamy dwa tory i na tych torach będziemy wykładali. Tutaj na dole będziemy wykładali karty pomieszczeń, tutaj potasowaną talię kart pomieszczeń. Tak wyglądają te karty pomieszczeń na rewersie. Potasowaną taką talię układamy w tym miejscu. Tutaj mamy natomiast talię kart dodatków. Te karty na rewersie wyglądają z kolei w ten sposób. Również potasowane kładziemy w tym miejscu. Ten drewniany domek jest tak naprawdę znacznikiem pierwszego gracza poniekąd. Zawsze będziemy go kłaść tutaj. Obok planszy również mamy takie dodatkowe żetony wyposażenia, które będą trafiały na nasz domek w miarę możliwości, jeżeli tak będziemy chcieli zrobić. Notesik do punktacji to nam się przyda na sam koniec gry, jak się domyślacie, i oczywiście tutaj to też wykorzystam, żeby Wam powiedzieć, za co zdobywamy punkty. Teraz jak wygląda przebieg samej rozgrywki? Na początku gry oczywiście wykładamy wszystkie, uzupełniamy, że tak powiem, oba tory, czyli na dole wykładamy z talii, tak? Zawsze dobieramy z wierzchu talii, wykładamy karty pomieszczeń. W górnym rzędzie natomiast wykładamy karty dodatków. No teraz jak widzicie wyszło dużo dachów, no ale mogą wyjść też zupełnie inne rzeczy u góry. Ja Wam szybko przejdę przez możliwe rzeczy, które znajdziemy tutaj w kartach dodatków, no ale tak to mniej więcej by nie wyglądało. No i teraz zaczynamy grę. Gra by się składała z 12 takich rund, nazwijmy to. Teraz jak jest w jednej rundzie, każdy z graczy weźmie sobie parę kart, albo po prostu nazwijmy to na razie parę. I teraz jak weźmie jeden gracz, weźmie drugi gracz, zrobi z tymi kartami co będzie mógł, co będzie chciał, a następnie zaczynamy drugą rundę, bo wtedy i znowu będziemy uzupełniać te karty. Zaraz Wam dokładnie powiem, jak to wygląda. Więc teraz tak, pierwszym graczem na początku gry zostaje najmłodszy gracz. No i teraz on idzie pierwszy, dobiera sobie. Co sobie dobiera? Od pierwszego gracza po kolei każdy gracz wybierze sobie jedną parę, czyli zawsze pary są tworzone w ten sposób w pionie, tak? Czyli to jest parą z tym, to z tym domkiem i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jak jakiś gracz decyduje się na parę, no to bierze kartę pomieszczenia i kartę dodatku. No i zaraz z niej będzie coś robił. Zaraz powiem dokładnie co. Tylko jeszcze powiem, że jeżeli któryś z graczy zdecyduje się na wzięcie tego pomieszczenia, to tutaj jak widzicie nie ma żadnej karty dodatków, jest miejsce na ten drewniany znacznik pierwszego gracza. Czyli ten gracz, który zdecyduje się na to, żeby wziąć tę parę, czyli kartę plus drewniany domek, wówczas gwarantuje sobie bycie pierwszym graczem w kolejnej rundzie. Jeżeli nikt z graczy tego nie weźmie, powiedzmy wszyscy gracze skorzystają tylko z tych pól i to pole zostanie niewykorzystane, nikt tego nie weźmie, to po prostu w kolejnej rundzie pierwszy gracz się nie zmienia. Jest ten sam pierwszy gracz, który był w rundzie przed chwilą. Teraz jeżeli gracie w mniejszą liczbę graczy, no i wiadomo, nie zostaną wykorzystane wszystkie tutaj pary, no to jeżeli na przykład gramy na dwie osoby, tak? Pierwszy gracz wziął tą parę, drugi gracz załóżmy weźmie tę parę, każdy z graczy zrobił z tymi kartami to, co może, łamane przez chce. Teraz wszystkie karty, które zostają, są zdejmowane, jak już wszyscy gracze wszystko zrobią. Zdejmowane, tutaj robimy stosy kart odrzuconych na boku, po prawej, obok planszy. No i wykładamy nowe karty w ich miejsce. Wykładamy tu, no i będziemy zaczynali nową rundę. Zobaczmy teraz, co możemy zrobić z tymi kartami. Po pierwsze, karty pomieszczeń.
Teraz tak, karty pomieszczeń, jak się domyślacie, wykładamy tutaj na domku, budując nasz dom. Teraz, jakie zasady budowania tutaj mamy? Po pierwsze, nie możemy wybudować pomieszczenia w miejscu, które znajduje się nad pustym pomieszczeniem. Czyli na przykład tę kuchnię mogę oczywiście postawić tutaj, bo tutaj widzimy pod spodem nie ma żadnego pustego pomieszczenia. Ale na przykład tej karty sypialni nie mógłbym już wyłożyć tutaj, bo tutaj widzicie pod spodem mamy puste pomieszczenie. Czyli kładziemy tylko tam, gdzie możemy. To po pierwsze. Po drugie, na każdej karcie jest narysowane, z ilu kart może składać się takie pomieszczenie. Ponieważ jak zwrócicie uwagę, możemy sobie zbudować na przykład salon i taki salon może się składać z, powiedzmy, jednej karty. Tak jak ta sypialnia. Zbudowaliśmy jedna karta, wszystko fajnie. No ale przecież pomieszczenia mogą być większe, więc możemy obok na przykład karty salonu, położyć drugą kartę salonu, no i wówczas mamy salon składający się z dwóch kart. No i teraz, z ilu maksymalnie kart może się składać jedno pomieszczenie? O tym nam właśnie mówią te ilustracje na kartach. Tutaj ta ilustracja mówi wam o dwóch rzeczach. Po pierwsze, z ilu kart maksymalnie może się składać to pomieszczenie? Czyli jak widzimy, sypialnię możemy zbudować maksymalnie z dwóch kart, a salon możemy zbudować maksymalnie z trzech kart, tak? Czyli nie możemy zbudować sypialni z trzech kart, tylko na przykład salon możemy zbudować z trzech kart, bo to o tym nam mówi tutaj ta informacja. Druga informacja, jaką tutaj widzimy, to jak się domyślacie, to ile punktów dostanie się na koniec gry za to pomieszczenie, w zależności od tego, z ilu kart tu zbudowaliście. Teraz co jest tutaj ważne, jeżeli mamy na sypialni limit narysowany, tak, że mamy sypialnia może składać się tylko i wyłącznie z dwóch kart, czyli robimy coś takiego, sobie stawiamy sypialnię, no to jeżeli byśmy wzięli kolejną kartę z sypialni, dociągnęli z jakiegokolwiek powodu, to nie możemy jej już wyłożyć tutaj, ponieważ tak jak to widzicie, sprawiłoby, że sypialnia składa się z trzech kart, a to jest powyżej tego limitu. Kolejną rzeczą, o której musicie wiedzieć, to jest to, te dwa pola tutaj. Te dwa pola, na tych dwóch polach możemy kłaść tylko i wyłącznie pomieszczenia, które składają się na tak zwane podpiwniczenie, czyli karty odpowiadające kolorem tego, co tu widzimy. Jeżeli jesteście daltonistami, tak jak ja, i ten kolor może wam sprawić, rozpoznanie koloru może wam sprawić trochę trudności, no to zwróćcie uwagę, że każde pomieszczenie jest tutaj podpisane na dole, jak nazwa tego pomieszczenia. Natomiast wszystkie te pomieszczenia, które możemy położyć na dole, typu garaż albo na przykład piwniczka na wino, wszystkie te pomieszczenia są podpisane na górze, więc jest to kolejne jakieś tam ułatwienie. Pamiętajcie, wszystkie te pomieszczenia, które możecie zbudować z więcej niż jednej karty, mogą oczywiście się składać tylko z jednej karty, no ale potem na koniec gry dostaniecie za to mniej punktów. Teraz, jeżeli z jakiegokolwiek powodu dociągniecie kartę, pomieszczenia, której nie będziecie mogli położyć na waszej planszy, bo na przykład strasznie zależało wam na karcie dodatku, która była na górze, więc wzięliście tą parę ze względu na tę kartę dodatku, no ale siłą rzeczy wzięliście pomieszczenie, którego nie możecie położyć, bo na przykład wzięliście sypialnię i powiedzmy trzecią kartę sypialni i jedynym miejscem, w którym możecie to położyć, powiedzmy, byłoby tutaj, no i nie możecie położyć tutaj sypialni, to oczywiście takie pomieszczenie możecie położyć, tą kartę możecie położyć rewersem i wówczas macie puste pomieszczenie. Tak? To pomieszczenie jest warte 0 punktów na koniec gry. Więc tak wygląda stawianie kart pomieszczeń. Co robimy z kartami dodatków? Teraz tak, w kartach dodatków przede wszystkim jedną z rzeczy, które możecie znaleźć, to są karty dachu. Teraz te karty, jak weźmiecie taką kartę dachu, patrzycie się na nią, staracie się ją zapamiętać i następnie zakrytą kładziecie w tym miejscu. No i tak robicie z każdą kartą dachu, którą później dociągniecie. O co chodzi? Chodzi o to, że potem dostaniecie dodatkowe punkty za to, jeżeli będziecie mieli skompletowany dach, a jeszcze więcej punktów, jeżeli ten dach będzie się składał z kart w jednym kolorze, jednego rodzaju, prawda? To jest jeden rodzaj kart dodatków. Kolejne karty dodatków to są na przykład takie karty wyposażenia. Jak widzicie, macie te żetony, o które wam pokazywałem na początku tego segmentu. No i teraz jak dobierzecie taką kartę, no to dobieracie żeton wskazany na tej karcie i robicie z nim to, co jest, umieszczacie go na planszy, no tak tam, gdzie jest to dokładnie opisane na samej karcie. Czyli na przykład, jeżeli dociągniecie tutaj łóżko z baldachimem, jest to wyposażenie, połóż odpowiadający karcie żeton w sypialni. No jeżeli macie sypialnię w waszym domu, no to pobieracie żeton i kładziecie go w sypialni. Jeżeli byście pobrali taką kartę, ale niestety nie mielibyście pomieszczenia, w którym musicie położyć ten żeton,
No to po prostu tego, że to nie przepada, nie dokładacie i ta karta wam przepada. Tutaj macie na przykład domek dla ptaków, po uzupełniającej karcie żeton obok swojej planszy, tak? Czyli tutaj byśmy wzięli, nie, to jest domek na drzewie, przepraszam, byśmy wzięli domek dla ptaków, no i byśmy go położyli gdzieś tutaj, prawda, obok. Więc to jest kolejna rzecz, którą możemy znaleźć w talii kart dodatków. Jeszcze inną rzeczą są takie karty ze sprzętem, to jest jakaś wiertarka, tutaj jakaś betoniarka. To są jakieś ciekawe zdolności, które zdobywacie, które możecie wykorzystać oczywiście jednorazowo. Jak zdobędziecie taką kartę i zdecydujecie się ją wykorzystać, no to ją odrzucacie, już więcej nie możecie z niej skorzystać. Kolejne karty to są karty takich majstrów, ekspertów, które dadzą wam ciekawe również zdolności, ciekawe rzeczy. Na przykład tutaj o pomocniczka, żetony wyposażenia nie kończą pomieszczeń, każdy żeton wyposażenia zapewnia plus jeden, czyli jeden dodatkowy punkt na koniec gry. Bo jak widzicie, punkty, żetony wyposażenia również mają swoje punkty, które dostaniecie na koniec gry. Teraz o co chodzi z tym kończeniem pomieszczeń? Jeżeli macie na przykład takie łóżko z baldachimem i na przykład byście mieli na razie, o, byście mieli taką sytuację w domu, czyli byście mieli sypialnię zbudowaną na razie z jednej karty. I byście dosiągnęli właśnie tę kartę dodatku, która pozwala wam położyć w sypialni łóżko z baldachimem. Kładziecie je w sypialni, ale w tym momencie standardowo to pomieszczenie jest zamykane. Czyli pomimo tego, że macie tutaj miejsce, że sypialnia może składać się z dwóch kart, to drugiej karty sypialni nie możecie tutaj położyć, ponieważ żeton wyposażenia kończy pomieszczenie. Chyba, że macie właśnie, dobierzecie sobie kartę dekoratorki. Co jest swoją drogą bardzo fajne, ja to przed chwilą w rozgrywce dociągnąłem i to bardzo, bardzo pomaga. Teraz słuchajcie, gra się kończy w momencie po 12 rundzie, czyli jak znikną wszystkie karty z tutaj planszy, gdzie macie wasze talie do dobierania, czyli tą planszę wyczyścicie, tutaj już nie ma żadnej karty, no i wasz dom będzie zbudowany, będziecie mieli wszystkie pola na pomieszczenia zajęte. No i teraz podliczacie punkty. No i teraz za co dostaniecie punkty? Do tego wykorzystujecie swój notes, tak? Zapisujecie tutaj swoje inicjały, no i macie pokoje, czyli przede wszystkim liczycie, ile dostajecie punktów za każdy pokój, w zależności od tego oczywiście, z ilu kart jest zbudowany. Na razie ignorujecie żetony wyposażenia znajdujące się na kartach pomieszczeń. Czyli to jest tak, podliczacie sobie punkty z waszych pokoi i sobie wpisujecie. Dachy. Teraz bierzecie wszystkie karty dachów, które położyliście w tym miejscu, no i teraz sprawdzacie, czy udało wam się uzbierać, zgodnie z tym, co macie opisane tutaj, cztery karty dachu, czyli jeżeli na przykład byście mieli taką sytuację, no to fajnie, macie cztery karty dachu, macie trzy dodatkowe punkty. Teraz, jeżeli byście udało wam się w trakcie gry uzbierać cztery karty dachu, ale z jednego koloru, jednego rodzaju, no to macie za to dodatkowe plus 5 punktów, czyli łącznie 8. 3 za uzbierane cztery karty dachu, dodatkowe 5 za to, że są innego rodzaju. Dodatkowo, jeżeli będziecie mieli wśród tego kartę dachu z takim oknem, no to dostajecie jeszcze jeden punkt. Czyli krótko mówiąc, gdyby udało mi się skompletować ten konkretny zestaw w trakcie gry, to bym dostał za to 9 punktów. Wyposażenie. Wyposażenie, czyli sprawdzacie wszystkie żetony, które znajdują się na waszej planszy i obok planszy i te żetony, sumujecie punkty z tych żetonów. I ostatnią rzeczą to są bonusy. Bonusy macie tutaj wypisane. Czyli tak, plus 3 punkty, jeżeli macie łazienkę na każdym piętrze, tak? Mamy na przykład tutaj, mam jedną łazienkę, tutaj mam na każdym piętrze łazienkę, dostaję dodatkowe 3 punkty. I jeszcze dodatkowe 3 punkty można dostać, jeżeli macie zbudowany tak zwany funkcjonalny dom, czyli dom, w którym składa się z łazienki, kuchni i sypialni, czyli tych najbardziej potrzebnych rzeczy. Mam łazienkę, mam kuchnię, mam sypialnię, nieważne z ilu kart, sypialnia jest na przykład tylko z jednej, ale jest. Czyli jest łazienka, sypialnia, kuchnia, jest dom funkcjonalny, dostaję dodatkowe 3 punkty. Potem to wszystko podliczacie, kto ma więcej punktów, wygrywa. To wszystko. Dziękuję wam bardzo. Więc tak jak mówiłem, zasady są proste. Nie są, okej, może trochę przesadzenie, że są banalnie proste, bo one moim zdaniem nie są banalnie proste. Na przykład tak, tutaj na pudełku mówi nam informacja, której nie mogę teraz znaleźć. O, 7+. Zosiu, przyznaj się na kamerze publicznie, ile masz lat? 8. Ale no, w listopadzie skończysz, no 8, tak. Za miesiąc. Aha. Czyli, no jak zaczęła, jak graliśmy w to, no to miałaś 7. Masz 7, tak? Zaczęliśmy to grać niedawno, miałaś 7. I teraz powiedz tak szczerze, czy gra twoim zdaniem jest prosta, czy tak od początku, jak od tego pierwszego razu, jak graliśmy, wydawała ci się taka banalnie prosta? No nie mówmy, że banalnie, ale prosta. Prosta, tak. Znaczy Zosia na przykład na początku, zupełnie pierwszej rozgrywce,
Był tam lekki problem z paroma rzeczami, bo jednak trochę tych szczegółów, trochę tych takich niuansów tutaj jest do zapamiętania. Tak, tak. I takie błędy potem wychodziły, tak, że właśnie tutaj coś złego położyliśmy na dole gdzieś. Ja zresztą też się akurat pomyliłem tam parę razy, zresztą dzisiaj się nawet pomyliłem. I to dosyć. Że położył tata, chciała tata położyć obok salonu salon, ale zapomniał, że nie ma garażu. Tak, więc miałem lewitujący w połowie salon. Bo trzeba położyć coś na dole, żeby położyć coś na górze. I tata wtedy musiał zrobić pusty pokój, ale miał dekoratorkę. I położył bibliotekę, bo nie było salonu. Dokładnie. Więc słuchajcie, to jest, więc tak, jeśli chodzi o skomplikowanie, pierwsza gra może być taka trochę, że mówię, będziemy się trochę gubić i tak dalej, ale potem to już będzie szło bardzo gładko. Dzisiaj znowu graliśmy dzisiaj, Zosia w tę grę ze mną wygrywa czasami. I to jest dobre. Wygrałam niedawno do, od 42 do 39. Tak, wygrałaś 3 punktami, a ja dzisiaj wygrałem zaledwie 2 punktami. Więc i to jest fajne, bo naprawdę właśnie już od takiego wieku, właśnie mówię, te 7 lat i tak dalej, to już jest taki poziom naprawdę mocno wyrównany. Z czego to wynika? Głównie z tego, że to jak te karty tutaj wychodzą na tej planszy, jak je dobieramy, no to za każdym razem jest i wygląda inaczej, za każdym razem trochę inaczej, jakby inną taktykę, może trudno o taktyce mówić przy tej grze. Ale przez to, jak to się tu układa i to naprawdę jest tutaj wiele rzeczy, wiele sposobów, na które możemy kombinować. I że tak powiem, te sposoby nie są na tyle trudne, żeby dziecko się sobie z nimi nie poradziło. Ale właśnie co mi się podoba w tej grze bardzo, ona jednak wymaga trochę myślenia, wymaga trochę kalkulowania. I jest to dla mnie osobiście, ja się na przykład w tę grę nie nudziłem, grałem w tę grę nie tylko z tobą, ale grałem też z mamą, więc dwójka dorosłych też się przy tej grze świetnie bawiła. I to jest zdecydowanie fajne. A powiedz mi, jak ty układałaś tę grę, to czy ty patrzyłaś na to, w zasadzie wiesz, że okej, dobra, to muszę mieć tutaj, żeby mieć najwięcej punktów, to fajnie jakbym miała 2 łazienki i bym miała salon z 3 kart i tak dalej, i tak dalej. Czy bardziej myślałaś tak, że dekorowałeś sobie domek, że chcę mieć salon, chcę mieć kuchnię, chcę mieć tutaj pokój. Jak żeby mieć więcej punktów. Żeby mieć więcej punktów. Ale powiedz mi, czy jest, ale dawało ci taką frajdę z takiego zdekorowania domu, że masz taki dom z takim ładnym pokojem, dziecięcym i dużym salonem i tak dalej? No trochę tak chyba. No tak, troszkę, no bo fajnie jest mieć ładny dom. Bardzo fajnie jest mieć ładny dom. I właśnie powiem tak, pomaga też wszystko, jeśli chodzi o wykonanie. Jak ci się w ogóle podoba wykonanie? Bo moim zdaniem gra jest przepięknie wykonana. Ilustracje. Ładne kolory. Bardzo ładne kolory, dokładnie. Przepięknie. Mogę pokazać kartę? Wiesz co, będą ujęcia i będą zbliżenia na kartę, ale możesz powiedzieć, dobra, pokaż jedną kartę. O. Więc słuchajcie, nie wiem, czy mamy informację na pudełku. Tak, za ilustrację jest odpowiedzialny pan Bartłomiej Kordowski, więc duże brawa, bo naprawdę gra jest przepięknie zilustrowana. I mamy bardzo solidne te plansze domków, bardzo mi się te plansze tutaj podobają. Drewniany element, co prawda jest tylko jeden, ale jest taki fajny. To jest, ja bardzo w ogóle lubię takie drewniane elementy w grach, więc nawet taki. A mama jeden... lubi kostki. A mama lubi kostki, których akurat tutaj nie ma. Nie ma. Więc tak, pięknie wykonana, bardzo fajna na zasadzie takiej właśnie ilości decyzji do przetrawienia, przemurzczenia, przemyślenia, bardzo mi się to podobało, że to nie jest taka prosta gra, że ja mogę sobie w to zagram grę z dzieckiem, to tam dla mnie to będzie pikuś, nie, ja tu się muszę grubo, ja żeby dzisiaj wygrać tymi 2 punktami się musiałem grubo napocić i to było fajne. Nie byłeś mokry. To jest takie hasło, to było powiedzenie, wiesz, tak się mówi, że tak, ale dziękuję, że potwierdziłaś, że nie byłem faktycznie mokry. No, to chyba dobrze, że nie byłaś. Bardzo dobrze. Myszko, co się jeszcze chciałem, znaczy teraz tak, ja zawsze jak mam, gram w tego typu gry, które są jakby skierowane do, może nie tyle do dzieci, co do rodzin, ja zawsze sobie zadaję 2 pytania. Po pierwsze, czy jak ja gram w tę grę z dzieckiem, to się nudzę? Nie, absolutnie się nie nudziłem grając w tę grę, zresztą chyba widziałaś po mnie, że się dobrze bawiłem. Mhm. Też się dobrze bawiłaś grając w to? Tak. W sensie miałaś frajdę, tak? Ze znajdywania i tak dalej. No to tak. Jest super. Drugie pytanie, które zawsze sobie zadaję, czy będę grał w tę grę bez dziecka? W sensie, tak jak mówiłem, już zresztą na to pytanie odpowiedziałem, tak? Że owszem. Powiedziałem. Na zasadzie, jak mówiłem, że grałem w to z mamą. Bo jak oceniam takie gry, to ja też patrzę tak z perspektywy widzów dorosłych, czy taka gra, w którą można zagrać z dziećmi, to jest też grą, w którą ja bym zagrał sam na sam z mamą, tak? Czy, albo z jakimś innym dorosłym. I ja w to grałem z mamą,
I więc dla mnie to i było super, bardzo fajnie się bawiliśmy. I to jest taki bardzo fajny, lekki 30-minutowy tytuł, który możemy sobie właśnie z żoną w jakiś tam wieczór po prostu w ciągu tygodnia, gdzie nie wiem, coś chcemy obejrzeć, ale na przykład stwierdzimy, a dobra, to może zacznijmy wieczór od takiej szybkiej gry. To Domek się na coś takiego nadaje idealnie. Duża frajda, duża satysfakcja z wygranej, fajne takie poczucie w ogóle właśnie dekorowania domu. Paweł właśnie z Rebela na rzuć kostką opowiedział mi, że firma Rebel w ogóle nazywa się Rebel, bo założyciel, szef jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen i fajne są takie akcenty, jak na przykład w tym garażu. Ty widziałeś ten film, tą część Gwiezdnych Wojen, która się zaczynała na takiej planecie lodowej, gdzie było dużo śniegu i tak dalej? I takie te wielkie roboty, które tak chodziły? Tę część widziałaś? A pamiętasz, jak ona się skończyła? Że oni Hanna Solo zamrozili? Czy nie pamiętasz tego? No to tam oni na końcu Hanna Solo zamrozili i tak wyglądał. I taki właśnie akcencik mamy tutaj w... Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję. To ja mogę podejść. Nie, spoko, jest dobrze. Chyba widać. Właśnie w garażu i takich fajnych akcentów jest tu trochę, że jest tam gdzieś pokój z grami i na stole jest wyłożony wsiąść do pociągu. Inna gra, że tak powiem, wydana przez Rebel. Bardzo, bardzo fajnie, fajnie to wygląda. No ja powiem tak, nie jest gra, powiem tak, przez wszystkie karty się przejdzie podczas jednej rozgrywki. I to jakby to trochę gdzieś tam wpływa na regrywalność, ale i tak moim zdaniem ta regrywalność jest dosyć spora. Więc ta gra ona się kiedyś skończy, podejrzewam, w sensie od kiedyś już stwierdzimy, dobra, to już tam Domek, to już jest dla nas raczej w przeszłości, ale do tego momentu jeszcze nie doszliśmy, do tego momentu będzie to jeszcze długa droga. Więc dla mnie ta gra jest naprawdę, jest po prostu świetna. Bardzo gorąco polecam dla wszystkich, którzy właśnie chcą z dziećmi pograć. Może mówię, nie z takimi zupełnie maluchami, ale właśnie tak jak Zosia, może nawet rok mniej, tak 6-latek też by się poradził. Bo my kiedyś graliśmy z tatą dla... Taka gra z labirynt, gdzie była taka kulka. Tak, magiczny labirynt. No, to ona była dla 7 lat, a ja chyba miałam 6. I wygrywałam czasami. Ty miałaś mnie jeszcze. Nie pamiętam od ilu lat ona była, ale miałaś chyba z 4 czy 5 lat. I wygrywałam. I wygrywałaś, tak, wygrywałaś. Więc tak jak tutaj wygrywasz, więc ogólnie Zosia wkracza w ten piękny dla mnie wiek, gdzie zaczyna ze mną grać w coraz trudniejsze gry i to jest po prostu fajne, że mam kogoś, z kim mogę pograć. Mamę też masz. Mamę też mam, to prawda. Ale moją. Swoją w sobie też. Tak, ale z moją mamą grałem wsiąść do pociągu na przykład, wiesz, że babcia Wiesia grała. O, już dawno temu, ale graliśmy sobie wsiąść do pociągu i babcia wygrała. No, zdolna. Ale starsza od ciebie, więc... No, w sumie ma to sens, ale nie mówmy jak dużo starsza, bo się może obrazić. Dobrze. Więc tak, wracając do tego jakby tematu. Ja grę bardzo polecam, bardzo pozytywnie oceniam. Dla mnie osobiście to jest takie mocne 9 na 10. Mówię, ona pewnie kiedyś gdzieś tam stwierdzę, że już nie chcę w nią grać i pewnie ją odłożę na półkę na jakiś czas dłuższy, ale na razie granie w nią, zwłaszcza z tutaj moją ukochaną córeczką, tak, sprawia mi bardzo dużo radości. Fajnie uczy kombinowania, uczy myślenia. Uczy cię, tak? Poczułaś taką, że tak powiem, taki jakby właśnie wysiłek na zasadzie, okej, dobra, muszę pomyśleć, muszę tutaj pokombinować. Czy to było dla ciebie fajne? Ale patrz się do kamery, tak, mów wyraźnie. Tak. Ta młodzież. Tak. I słuchaj, a powiedz mi, bo to jest też ważna rzecz, bo ty masz czasami tak, jak niektóre gry gramy, że jak przegrywasz, to robi ci się przykro i humor ci się psuje na trochę. Masz tak czasami, przyznaj się, tak? Ale czy miałeś tak tutaj? Nie. Nie, bo a dlaczego tak myślisz? Czy dlatego, że po prostu... Że właśnie, że tak naprawdę niewiele przegrałaś, bo tylko 2 punktami, czy na przykład dlatego, że gra jest tak fajna i tak fajnie się grało, że nawet jak przegrałaś, to i tak to nie jest taki problem. Gra jest dla zabawy, bardzo mądrze powiedziane. Dobrze, Zosiu, więc jaką ty byś? Ja powiedziałem, ja daję tej grze 9 na 10, to jest ocena dorosłego, jeśli chodzi o tą grę, o tę grę. A ty byś dała ile? Jakbyś mogła dać najwięcej 10, najmniej 1. Jeden to jest beznadziejna gra, najchętniej bym ją spaliła, w ogóle żeby nikt spaliła wszystkie egzemplarze tej gry na świecie, żeby nikt nie zagrał. A 10 to jest taka rewelacyjna, po prostu muszę ją mieć, bym grała w nią codziennie. Jak byś tę grę oceniła? Ja dałem 9 na przykład. Czy to brzmi jak uczciwa ocena? To jest praktycznie idealna, no jest prawie że idealna. Najpierw pojawić 5 godzin później. A
Ale najpierw muszę się dowiedzieć, co ci się tak, czemu dałeś 9? Co ci się tutaj mniej podoba? Nie, to nie jest tak, że coś mi się tutaj mniej podoba, bo tak naprawdę nie mam się do czego przyczepić, tylko kwestia jest tego typu, że mówię, że na przykład wiem, że ta gra nie będzie, że tak powiem... I są inne lepsze. Są inne gry, ale to nawet nie o to chodzi, to też nie nawet nie o to chodzi, bo to bardziej chodzi o to, że wiesz, że ja wiem, że po prostu będę w nią grał przez jakiś czas, a potem przerwę. Ja daję 8,5. Też 8,5? No. Też mniej ode mnie? Dobre, no okej. Okay. Bo ja, mi chodzi o to przede wszystkim, Zosiu, że wiesz, że to nie jest jedna z tych gier, które ja na przykład mam na półce. A mi o to, że... Bo czasami karty zabraknie. I jestem zła, bo muszę jakąś bibliotekę, czy gabinet, czy saunę położyć, że czasami na każdym piętrze łazienki nie będę miała, że muszę mieć 3 pokoje dziecięce, na przykład jak teraz mam. Okej, tak, to jest prawda, ja wiem, o co ci chodzi. Okej, tak, to jest kolejny studia, to jest dobre, bo zawsze jestem teraz nawet nie zdajesz sprawy, jak jestem teraz dumny. Tak, bo to jest tego typu kwestia, że jak na początku zaczynamy, to mamy tyle możliwości, tyle pustych pomieszczeń i weźmiemy sobie to, a weźmiemy sobie to. Ale nagle, jak się zbliżamy do końca, to patrzymy na to i o kurczę, chyba muszę się skupić. I jak powiedzmy te 3 ostatnie wyłożenia, jak 3 razy ostatni raz wykładamy tu karty i nie znajdziemy tych konkretnie kart, o które nam chodzi, to trochę potrafi wkurzyć i zaboleć. O to ci chodzi? Jestem po prostu... Nie, świetnie. Bardzo, ja nawet na to nie wpadłem, ale to jest prawda. To jest absolutnie prawda, co ty mówisz. Więc tak, bardzo, więc ty dajesz 8,5 na 10, tak? A ja daję 9 na 10, ja się w swojej opinii trzymam i mówię, może właśnie też dlatego to tak jest, że ja po prostu mam gry na półce, których dałem 10 na 10, które one po prostu regularnie co jakiś czas wracają. To będę grał po prostu przez jakiś czas i się skończy. Ale tak jak mówię, 9 na 10, 8,5 na 10 od Geek Factor TV. Dziękujemy sklepowi aleplanszówki.pl za udostępnienie egzemplarza do recenzji. Wam, moi drodzy, dziękujemy za oglądanie i tradycyjnie chciałem Was zaprosić do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Powiedz papa, cześć. Papa, cześć! Cześć. Teraz też nie.